Witam, witam moi drodzy, jak zwykle niezwykle serdecznie, to znowu ja, Orention, i gramy dalej w Fallout 4. Jesteśmy w dalszym ciągu na stacji Bedford i cóż, dokonaliśmy tutaj takiej, powiedzmy, małej masakry zdziczałych guli. Poszperałem trochę, znalazłem notkę, w której było napisane, to była notatka Holendra, że gdzieś tam trzeba dostarczyć paczkę do rozdzielni i że wyposażenia szukaj w niebieskiej beczce. I strasznie mnie to zaintrygowało, uparłem się trochę na tą niebieską beczkę, teraz chciałbym ją znaleźć. Tylko wiecie co, tak patrzę na pojemność tego rdzenia w pancerzu wspomaganym i wydaje mi się, że ja sobie zostawię tutaj ten pancerz na chwilę. Wyjmę może rdzeń, żeby mi nikt nie podprowadził tego pancerza. I poszukam tej beczki, no tak, bez pancerza. O. Jedyne, co mi przyszło mądrego do głowy. Ale imponująca jest ta lokomotywa, co? Niesamowita. Przepraszam. Tak naprawdę to nie mam fioletowego pojęcia, gdzie szukać tej beczki. Gdzieś pewnie tutaj na stacji. Ale wcale nie jest to powiedziane, także rozejrzmy się tutaj. Rozejrzyjmy się. Tu jest mój pancerz. Nie wiem, w którym kierunku iść w ogóle. Najpierw jeszcze tu się Oho. A to kto to? Instrukcje Heleny, kapsel, nabój. Celna, utwardzona samoróbka, pistolet. Nie szło dość tych samoróbek, pistoletów, moi drodzy. Tylko zobaczę. Nie status. Ekwipunek różności. Instrukcje Heleny. Paczka będzie o północy. No fajnie. Tylko kiedy? Którego dnia? To jest problemem, że nie posiadamy takiej wiedzy. Może tutaj w... Ej, no Cosworth. A może tutaj w tym wagonie niebieskim. O, no kola. Wygrzew. Smołówka? Co to jest smołówka? Pewnie we wspomagaczach będzie. Nie ma? A jest. Punkty wytrzymałości. Co to jest? A, jakaś roślinka. Roślinka. Dodaję trochę punktów wytrzymałości, ale może będzie też się nadawała do jakichś... Wóźdź kolejowy. 4. Może sobie później zrobimy tą broń na te gwoździe kolejowe. A jeszcze wracając do tej smołówki, może będzie się nadawała do jakichś potraw albo czegoś. Ja, wiecie, co chodzi. Tutaj ten crafting jest bardzo mocno rozbudowany. Jeszcze tam pod ten mostek się wybiorę. Nie ma niebieskiej beczki. Ale za to jest nuka cola, wieprzowina, bomby cukrowe i mielonka. Co to kurna? Kurna ten, o pierdziele, błotniak. Nie goni. Mówię, że wyszedłem z pancerza, co? Zostaw mnie. Kurde, taki szybki. Gdzie? A, dwa. No pięknie, pięknie. Steampunk. Może tu nie wejdą. Ha, ha, ha. Mam was. Ile ich tu jest?
Ale się wyłupałem w te błotniaki. Może tak popróbujemy. Zepsułeś mi robota. Co ja mogę wziąć, kurde? Mam tu minigana jeszcze ewentualnie. F5. Dobrze to działa. Straszne są to błotniaki. Gdzieś się rozlazły. Ej. Nie no, celniej. Dobrze, pięknie. Jest, jednego mam z głowy. Nie, no pomoc. Nie, zostaw mnie. Kurczę. Jak tu sobie z nimi poradzić? Ale cwane bestie, co? Kurczę, niezła sztuczna inteligencja jest tych nieprzyjaciół tutaj w tej grze, moim zdaniem. Dobra, zapis. Będziemy ich jeszcze szukać. Mięso. Kurde. Dobra, zginął. Może się wyłupałem z naboi, spanikowałem. Ja pierdziele. Mięso błotniaka. Gdzieś jeszcze jeden był. Kurde, po co ja zdejmowałem ten pancerz? Gdzieś tu łazi, słyszę go. W japę. Japę gdzieś tu. Dobra, wal. Gin po czwaro. Dobra, rozlał się. O matko. Dobrze tego minigana miałem. Bez tego ani rusz. Muszę zdobyć więcej amunicji do tego. Dobra, pozbierałem po nich wszystko, ale się wybrałem pod mostek, kurna. Idę tam zobaczyć jeszcze. Może będą jakieś jajka błotniaków, a z nich się robi też jakieś potrawy, z tego co pamiętam. Skąd one tu wylazły, te błotniaki? Ani tu nie ma wody. Ogniwo fuzyjne. Nie chcę różowej sukienki. Bez przesady, co? Gordon w różowej sukience? O. Kwiat dzikiej tykwy. Też nie wiem, do czego on służy. Ale pewnie z czasem się dowiem. Kurde, już mnie zaczyna wkurzać to szukanie tego, tej niebieskiej beczki. Dobra, idziemy po pancerz i się rozejrzymy tam niżej. O, samochodzik. Niebieściutki. Wszystko jest niebieskie oprócz niebieskiej beczki. O, ale trochę dostaliśmy, co? Teraz tak spojrzałem, żeby coś przegryźć może. Stek z rad skorpiona by nam tutaj przywrócił żywotność całkowicie. Pięknie. Ale który ty włożyłeś? Kto to tak gwizdze? A, włożyłeś ten... O, ja chcę ten włożyć. Ten. To ten Cosworth tak gwizdze? Ciekawe czym. Może jednym okiem swoim takim wyłupiastym. Weź coś zagwiszcz, Cosworth. Dobra, idziemy dalej. Czekajcie, jakąś broń. Nie, snajperkę to nie. To i też trochę szkoda. To na mocniej, na grubszego zwierza. O, weźmiemy ten karabin. Ma 48 sztuk w magazynku. O, i ma bagnę. Kwiat zmutowanej paproci. Żelki. Czaszki, a to? Jungle z księżycowa małpa.
Ciekawe, co on tam ma w sobie. Czekajcie, zobaczę, to pewnie w śmieciach będzie. Tkanina, plastik, włókno szklane. A ile waży? No, 2. Można wytrzymać. A tu? Kurda, pierdziele! Masz ty. On mnie wystraszył. Dobra, daliśmy radę. On mnie wystraszył, kurde. Dajcie spokój, żeby człowiek... To ma być rozrywka, a nie jakieś lęki. Że człowiek tylko... Kurde na ten... Nadenerwuje. Mięso, kolec. Srebrny zegarek, taśma klejąca. A resztę to nie chcę. Najważniejszy jest klej. Dobra, Cosworth, idziemy stąd. Tu już chyba nic nie znajdziemy. Ale wyskoczył. Ło, dobra. To już historia, idziemy dalej. A tam co tam? Możemy tu światełko jakieś dać? Tylko pewnie rdzeń nam się szybciej wyta. Ej, no drzewa. Z kim on tu tak wojuje? Skryty szczurami. Jakaś lalka. O, jaki ma fajny strój. Ej, Cosworth. Albo jak nie pomagasz, to nie przeszkadzaj chociaż. Gdzie ona jest? Zabili ją. Kurde, zabili ją, no. Wierzysz pan? Taktyczny, lekka samoróbka, pistolet. Dziękuję. Brudna czapka listonosza. Wezmę. Szkoda, że ją zamordowały te szczury. Ile ich tu jest? No ludzie. Dajcie spokój. Dobra, zbieram mięcho, no bo co? Przyda się. Jakiś zegarek kieszonkowy zeżarł. Skóra, zęby. Plastikowy widelec to nie. Ale to jest. To zęby kryte szczura to jest. Są kości chyba. Też potrzebne do jakiegoś tam craftingu. Sporo ich tu było, co? Szkoda, że tą lalkę. Co tam było? Łopata? Niepotrzebnie to brałem, ale dobra. Już teraz nie będę. Szkoda, że tą dziewczynę zagryźli. Fajna dziewczyna była. No ale co pan poradzisz teraz? Tam jeszcze są. Ale będzie tego kotletów. Jest tu jakieś może miejsce do gotowania? On sobie ugotował te kryte szczury. Terminal zepsuty. Koszu na śmieci też nic nie ma, ale tutaj mamy steampack i antyrad. Co to za miejsce w ogóle jest? Jakieś dziwaczne. Tam było, coś się wyświetlało, jakieś cuchnące śmietnisko chyba, czy coś tam przez chwilę. No z pewnością mu się nie przyda. Co jest? Dzięki, Cosworth. Spisałeś się. No
co jest? Nie ma nic w nim? Że już był martwy. Cosworth, przepraszam. Mógłbyś mnie przepuścić? Nabój 308, super. Koktajl Mołotowa, mina. Taktyczna. Nie, nie chcę tych samoróbek na razie. Nazbierałem już tego. Chociaż można by było to dać Coswordowi. Może. O, patrzcie, wygrzew, taśma. O, weźmiemy. Bagnet ciężka, powtarzalna samoróbka. Karabin to będzie pewnie. Dobra, weźmiemy to i zobaczymy, co to jest w ogóle. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek widziałem. Celny bagnet na 308. No, szału nie ma. Tu mój karabin. Ja tam nie chcę tego. Wyrzucam to. I co ja tu jeszcze wziąłem stamtąd? Taktyczny ciężka samoróbka, pistolet. Nie chcę też tego. Dobra. Do tego złomu nosił, bez sensu. Gdzie mam teraz iść? Tam gdzieś. No dobra, przeszukałem to wszystko. No. Dobrze, że ja tutaj nie czuję, nie? Jeszcze też by było ciekawe doświadczenie, jak myślicie, żeby przenosiły zapachy na przykład. Były jakieś tutaj urządzenia przy komputerze i emanowało takimi zapachami na przykład z tej nory. O, i został mi tylko jeden rdzeń i tak naprawdę połowa. Myślę, że czas najwyższy się udać tam do tego skarpy, coś tam. Ten Pines, czy jakoś. Myślę, że tędy będzie najkrótsza droga. Tam weźmiemy tego questa. To jest chyba z tych główniejszych, bardziej takich fabularnych, bo to dostaliśmy od tego całego Prestona w sanktuarium, że ci ludzie tam potrzebują pomocy w tej skarpie Ten Pines. To dobra, to idziemy, nie? Oho. Tam jest jakaś biała strzałeczka. Mam tu całą załadowaną. Coś wyskoczyło, czym się wydaje? Z czym on tam wojuje znowu? Znowu te... Ile tego tutaj jest dziadostwa? Wszędzie wyskakują. Dobra, lecim tu. Lecim za strzałeczką w takim razie. Co teraz? W prostej linii to by było gdzieś tam, nie? Schowam tą broń, bo mi się kojarzy z shooterem, a to przecież jest RPG, nie shooter. O jest, skarpa ten pańs. Właśnie, poczekajcie, czy ja wszystkie te rozdałem? Tak. O, będę mógł sobie tu ugotować coś. Ale najpierw pogadam z tym typkiem. Nie wiem, czy w pancerzu. Dobra, w pancerzu. Nie chcę mi się zdejmować. Celujesz do każdego? I'm afraid I do these days. If we lose any more of our crops, we'll be done for. Now you'd best get yourself on down the road. We've got nothing for you. Wyluzuj. Take it easy. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders. But honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days. After Quincy. Bad business, that. Nie wiem, o co chodzi z tym Quincy.
Chcesz pomocy czy nie? Do you want my help or should I be on my way? Don't get the wrong idea. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks, stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. Skarpa, fabryka samochodów Korwegi, zabij przebywających tam bandytów. Dobra, zajmę się nim. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. General Atomic's finest. Thank you very much. Dumo. No dobra, moi drodzy. Tutaj zakończę ten odcinek. I mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.